tak, niedziela 21 lutego 2021. Witamy Was z terenu stacji narciarskiej Soszów. Dzisiaj skitury na Soszowie. Z racji tego, że no ludzi może nie jest za dużo, ale boję się, że właśnie będzie tłum i wybrałem właśnie dzisiaj skitury. Co ciekawe, po raz pierwszy od wielu roków parking na Soszowie stał się płatny. 10 zł za dzień trzeba było zapłacić. Parking pełny, folii już jest. Także no nie widać tych ludzi na stoku za bardzo, ale jest sporo. Chantoria widać. Trochę się nie dziwię, że te parkingi są płatne, no bo jeszcze parę dni i znowu zamkną. Dobra, no to kierujemy się w stronę schroniska, tam kiedy ci ludzie idą. I na Dziewiczy Stok. Piątek? Nie, ja już to chyba z miesiąc czy dwa. A widziałeś ją na ustronie papa. No, nie wiem, czy chłapiemy tu tędy, czy tam lasy. Słychać orczyk. Tak, 21 lutego 2021, dzień po moim Geburtstagu. Bardzo wszystkim przestrzaja z kuli powinszowania. A to było praktycznie powinszowanie z całego świata. Także jest pod wielkim wrażeniem, że nawet za oceanu powiększowano. Nie będziemy się dzisiaj za bardzo forsować. Już samo wyjście na Soszów do mnie jako początkującego skiturowca jest wyzwaniem. Ja oczywiście idę w kierunku schroniska. Tamtą trasą narciarską mogę spokojnie wyleźć, ale wolę iść takim trawersem. Coś mi się wydaje, że dzisiaj zderzenie sezonu nie będzie. Ale pamiętajcie też, że to wszystko, te narty, ten rower to ma być przyjemność, a nie jakieś tam forsowanie się. Udało się przeleć. Tak, po prawej stronie już Republika Czeska. I pierwszy cel to będzie Dziewiczy Stok.
tutaj już sam gnał, mamy szczyt Soszowa. Jej góralski weto. I bardzo dobrze, niech się sprzeciwiają. Ja też się sprzeciwiam. Jawornik. Tak, no to co widzicie, to już jest Dziewiczy Stok. Za granicą, że już jest formalnie. Oczywiście test na korona trzeba mieć. Jak najbardziej, ale to jest mój moje antidotum na koronawirus. Ja szczepionka czesko czy słowacko, czechosłowacko, jest szczepionka na koronawirus i to się nazywa Kofola. No widzicie, na bananie jadę. Tutaj mamy krzywe drzewa, krzywe strumy. Ja jest taki las też, kaj są same krzywe drzewa kajś tam w Polsce. Krzywe strumy, to się po naszym uszego do strumy, nie drzewa. I sam pioruńsko wieje tutaj. Także będziemy się brać. I teraz myślę, czy nie iść w stronę Tunkofolum, czy nie iść w stronę Cieślara, a potem kajś w stronę tutaj przejechać przez ten Dziewiczy Stok już normalnie i potem zjechać trasą narciarską na Soszowie i do auta, nie? Posiedziałem sobie tutaj chwilę i idę dalej. Bo już trochę się wychłodził, a wieje. A jakby mi było zima, to już nie będzie dobrze. Tutaj jeszcze zapnę te lufty. Gacza. Słup graniczny polsko-czeski. Jak jest bardziej wybrane, to z tego miejsca widać Tatry. Ale niestety nie teraz.
tak, zmierzam w kierunku Cieślara na skiturach. Rzeszowa z Dziewiczego Stoku. Czemu wybrał skitury dzisiaj? Obłęd, co się dzieje na stokach. Po prostu ludzi to nie miara. Każdy chce pojeździć. Nie każdy ma skitury. Ja jeszcze jakiś miesiąc temu chyba, że ich nie miał. Bo nie pamiętam daty dokładnie, kiedy się je kupił, ale nie żałuję, bo jest fajnie. To już jest Cieślar. Widoczek fajny i tablica jest. Ja Cieślar, dawniej Wyrch Gruń. Jest to pokryty polanami szczyt w Beskidzie Śląskim, w górnym grzbiecie pasma Czantorii i Stożka. Położony między Wielkim Soszowem na północy, a Małym Soszowem na południu. Nazwa pochodzi od nazwiska Cieślar. W 1623 roku w pierwszym urbaszu wpisany został wójt Tomasz Cieślar. Oprócz niego na terenie Wisły i trzech innych Cieślarów prowadziło gospodarstwa, a dziś jest to jedno z najpopularniejszych nazwisk Wiśla i to jest fakt, że tak jest. Szczyt Cieślara wyróżnia się prawie dookolną panoramą, ukazującą m.in. cały Beskid Śląski, Żywiecki oraz południową część Beskidu Śląsko-Morawskiego, czyli kajś tam. Przez szczyt Cieślara biegnie polsko-czeska granica państwowa, dokładnie tutaj. A wzdłuż niej znakowane szlaki turystyczne. Polski szlak turystyczny czerwony, główny szlak beskidzki i czeski szlak niebieski. Od roku 2012 na szczycie organizowane jest spotkanie Cieślarów, cieszące się dużą popularnością osób noszących to nazwisko. No a nazwisko Cieślar, Małysz, Człowiok, czy inne takie nazwiska są tu bardzo popularne, zresztą jest to no, prawdziwe zagłębie tych nazwisk. Tam widać stok na nowej osadzie. Ja. Fajnie widoczny. Tam z boku widać co? A no widać ten, jak to się nazywa? Taka stok, co działał pierwszy. Klepki, o właśnie, klepki, tak. I naprzeciwko niego jest kaj prezydent jeździł teraz, czyli Cieńków. Ja. Ginał. Widoczna skrzyczna. Ja. Tak, witam Was. Mały Stożek, Wisła, leży Łabajów, Dziewczynka. Tam widać Stożek. Wieje, wieje. Jak ktoś pamięta, to tutaj była rajza rowerowa w sezonie 2020. Dokładnie. Że jechał tą drogą, co tam widać. Ja, jak ta droga tam jest, asfaltówka, jak ta droga tam prowadzi. I że jechał tak jak teraz idę, właśnie na Soszów. Bo teraz już będę wracał na Soszów. Troszkę tak ciula to, tam widać Stożek. No, może i bych tam wyszedł, ale to jeszcze nie ten czas i nie ta kondycja. Pode mną jest jakieś pół metra śniega. Sięgał mi prawie po kolana, jakbych nie miał skituru. Także naprawdę jest to dzisiaj fajne rozwiązanie do tych zatłoczonych stoków. Bo masakra jest na Soszowie. Tak, to jest Cieślar. Słup graniczny. Widać rok powstania granicy 1920.
Łodzi na ustoroków. Tak, ja już wracam z Cieślara w kierunku Soszowa. Dzisiaj właściwie teraz jest jeszcze na Cieślarze. Tutaj jak ta Ruszka idzie, to jest dokładnie polsko-czesko granica państwowo, która podobno, że już niebawem zaś ma być przymknięto. O, nie całkiem zawrzyto, ale przymknięto. Jak wiadomo, do Czech teraz tylko i wyłącznie z negatywnym testem na koronawirusa. Sytuacja jest taka, że Czesi do Polski mogą wjeżdżać bez problemów, ale to się zmieni już w tym tygodniu i też będą potrzebowali testu. Ja. Widać słup graniczny. I mamy Cieślar. I piękny widok. I szlak. Głównie szlak wysocki. Kurde, ten słupek jest mokry. Jesteś chciał na niego siednąć. A tu dupa. Chcę się kofoli napić. Czuję jakaś ławka. Troszkę za nisko do mnie. Się ona będzie dość inna, że... O, cierdził mi. Nie, muszę odepnąć narty. Nie mam informacji, czy szczyrg jest zamknięty. Czy nie? Może tam nie wieje. Tamta góra przede mną, a tutaj widać dolinę prawdopodobnie Głuchówki i tam w oddali widoczny już jest Beskid Morawsko-Śląski z Jaworowym Wierchem. Na Jaworowy mieliśmy w tym sezonie jechać, zaś nie zajadymy, bo nie wolno. Zresztą stacja narciarskie wczoraj. Tak, no to zaś ruszą po Dziewiczym Stoku. Tyle, że uznałem, że nie będę tutaj zjeżdżać, a pójdę jeszcze się tam podziwać troszkę dalej i ewentualnie jeszcze wylezę na niego i dopiero wtedy zjadę. Ale się wbił teraz, kurczę. Choć wygląda to naprawdę fenomenalnie. Bajunia, jak to Gustaw Godo. Tu by się jaki orczyk przydał zrobić, połączyć to ze Soszowym, jeden karnet dać i dosłownie fantastyczna sprawa. I będzie pierwszy stok, który będzie położony w dwóch krajach. Elegancko tu jest. Ja. Droga na Dziewiczym Stoku.
Dawno mnie tu nie było. Od lata. To jest Chantoria. A tamten trójkącik u góry, którego teraz widzicie, to jest rejon czeskiego schroniska. Ja tam był na rajdzie rowerowej. W 2020 roku. Super. Dziewiczy Stok widziany z trochę innej perspektywy. Tutaj jeżdżą na bananie. Słuchajcie, byliby mnie przed chwilą rozjechali ci bananowcy ze Soszowa, bo wyskoczył na skuterze śnieżnym z zawinkla i jego nie widział. Dosłownie w ostatniej chwili, że zwiął. Tak nie powinno być. Tak, i wyszyłek tutaj przy Soszowie. Tam jest potok Głuchówka. Także fajnie. Tutaj ta rynna jest od tego banana, co tam niby jest. O, odpalają, zaraz pojadą. Jadą do Czech. Ciekawe, czy test na korona mają. Widać, jako kolejka do Orczyka. Jest na jakimś dziewiczym stoku. Tam widać Ostry, ta kopka tako. Ja, tam była rajza rowerowo. Ja, wtedy kiedy Rzech się dowiedział, że Mikofola przyjechała do chałupy. Tu jest Chantoria. Ja, tam ten trójkącik, co Rzech godał, to właśnie rejon schroniska czeskiego. Ostry. No i niestety kopcący Trzyniec, huta w Trzyńcu widać. Ja, tam były rajzy. Na razie możemy o nich pomarzyć. Mam nadzieję, że się coś zmieni. Kopci to pieruństwo niesamowicie tam. Ta huta w Trzyńcu. Dobra, nie wiem, czy dojdę na ten Beskidek, ale już moje nogi czują, tam jest jaworowy wierch. Tam miała być skirajza w tym sezonie, niestety Czesi w ogóle stoków nie uruchomili, a więc skirajzy na pewno nie będzie. Zresztą, aby być w Czechach, trzeba mieć test na koronawirusa. Negatywny oczywiście. Jak to pieruństwo tam kopci, nie? Trzyniec. Huta w Trzyńcu. Trzynickie Żelezarni. Dobra. Rajzy rowerowej dzisiaj już nie będzie, bo to już jest za późno, już jest druga godzina. A jest tutaj już od 8:30. Także nieźle, nie? Tam już sam Hanej widać. Kopcący Trzyniec w Czechach. Ja festo tam kopci.
tak, osiągnąłeś przełęcz Beskidek i teraz kierunek Soszów. Beskidek osiągnięty przeze mnie po raz pierwszy na skiturach, czy ostatni, nie wiem, ale w każdym razie to już jest ostatni etap tej skirajzy, skituring rajzy. Nogi już swoje czują, jeszcze tylko wydropać się na Soszów i fajdan, i zjechać po aucie. Tak, to jest granica polsko-czesko. Co ciekawe, znajduje się tu jeszcze oznaczenie czechosłowackie, dobrze zachowane, CS, przeplatane przez ciebie, i słupek graniczny CK, czyli komory dziecięskie. One są razem. A tu jeszcze mamy rok wyznaczenia granicy. 1920 było stulecie. W zeszłym roku oczywiście przemilczane. Tak, no to z Beskidka już zaszedłeś na Soszów. I teraz już będzie ostatni etap tego wszystkiego, czyli po prostu zjazd po trasie narciarskiej. A to się wiąże, że trzeba będzie też foki odciąć i przestawić wiązania i normalnie zjechać tak jak na nartach wjazdowych, a potem jeszcze poczłapać do auta. Tutaj jakoś chałupa wybudowana.
Tak, Roba jedzie fest asekuracyjny na Soszowie. Thank you.
Okay. Żeby się teraz nie wyrypać na tym lodzie. Jest to prawda poszute. Posłuchali mnie przy ostatnim filmie. Ale cóż, czasami było. No niestety dojazd na Soszów, jak widzicie, ta droga z tej Trylinki, to dzisiaj jest jeszcze świńcze, bo jest wytajane, ale ostatnio był lód. No i za pioruna się nie dało wyjechać. Teraz już nie ma tych pioruńskich haraczy. Chociaż no z drugiej strony, tak jak żeś powiedział, ja ich rozumiem, że oni ściągają te opłaty. Tu bych mógł też wyjść na skitur, ale było fajnie. Teraz ją na lód jechać. Ja jeszcze do dziury, co? Jak godą, ten dojazd tu jest fatalny. Od tego miejsca, bo tu już jest dali lepiej. Tylko dużo stacja narciarsko, największa w Wiśle, a niestety nie było dojazd. Pytanie tylko, kto za tę drogę odpowiada, czy oni, czy miasto, czy gmina, czy ktokolwiek inny. W każdym razie powinni tę drogę poprawić. Taka jest moja ocena. Dobra, nie będziemy się rozgadywać. Fajnie było, fajne miejscowa, dobrze wykorzystany czas, bo jakbyś nie miał tych skiturów, to z pół godziny stoczył w kolejce przy wyciągu co najmniej, bo tam było ludzi masakra, masakra. Gdzie ta pandemia? No ale prawdopodobnie już niedługo stoki będą zaś zawrzyte, więc trochę się też nie dziwię ludziom, bo chcą wykorzystać to, nie? A druga sprawa, no jak widzicie, wszystko ta i temperatury mają być dość wysokie, no, tutaj jacyś szeryfy idą środkiem drogi. Niedobrze, turyści. Temperatury mają być wysokie, więc w granicach 15-16 stopni. Ale przymrozki nocą jeszcze są, także to jeszcze jest nadzieja, że ten śnieg ze stoków całkowicie nie spłynie. Ale tak jak godą, może dojść do tego, że zamkną stoki. No i co wtedy? A niski tur? Bo jak śniega nie będzie, chyba że łażynie po stoku tam i na zód, ale to też trochę taki... Wydaje mi się za bardzo sensowne. Do treningu może tak, ale do relaksu, no, zobaczymy, nie? Ale w ostateczności inauguracja oficjalna już taką sezonu rowerowego 2021. Wszystko będzie jasne. Będę stać w tym. Ale na Salmopol też nie mam co jechać.
zwieść. A koniaków i chyba nawiki pioruńsko-okrężną drogą. Może się uda. No i za 3 lata nie wie. Niż stoją. To jest ta pandemia. Tak rząd nas załatwił. Coś się dzieje. Gdyby było można, to bym kurczę chyba przez Czechy przejechał. Zobaczcie, co się dzieje. Syf, kiła i mogiła dosłownie. Oni w ogóle nie jadą. Jeszcze ponoć się jakieś auto schajczyło na trasie. Więc powodzenia. Ja zrezygnowałem, bo ani za 2 dni tutaj nie zajadę, do chałupy stąd. Tak to wygląda. Ale to było do przewidzenia w pewnym sensie. No tak, dotarła do mnie informacja, że nie wszyscy turyści w Wiśle stoją w korkach. Jest jeden turysta, który nie musi stać w korkach, bo jest uprzywilejowany po prostu. Jeździł sobie na Sinkowie, na nartach, pan prezydent. No i efekt był taki, że wstrzymali ruch, bo on jedzie, nie? I to jest też spowodowane tym, że są te korki, nie? Bo se pan prezydent jedzie i wszyscy mają stanąć, wszyscy mają się z drogi stlenić. Najlepiej, żeby w ogóle z nim wyparowali, bo pan prezydent jedzie. Ot taka sytuacja. To już kopydło, Wisła kopydło, jak dali stoją. Na rondzie policja już kieruje ruchem, także trochę to tam się odetkało, ale ja mu powiem tak, wolę jechać dłuższą drogą, ale nie stoć w tym korku, bo bych tu chyba do jutra nie wyjechał. Wygląda na to, że tu w tym miejscu się ten korek kończy. Przez Szczyrk nie jadę, bo tam już w ogóle Armagedon. Tak, no to ja już jestem w Brunowie. Jest 6:30 wieczór. Bo musiałem postać w korkach, bo pan prezydent jechał. On nie może stać w korkach, tylko musi jechać zawsze pierwszy. Dobra. Ogólnie dzień udany. Super było. Końcówka trochę nietaktowna, ale ogólnie rzecz biorąc było fantastycznie. Dziękuję za uwagę i do zaś.